Żeby w ogóle móc zacząć misję przygotowawczą wyposażenia, znalezienie palnika acetylenowego, trzeba najpierw odpowiednio przeprowadzić zwiad wyspy. Wystarczy, że ten zwiad wyspy zrobi się tylko raz. Trzeba odnaleźć sekretne wejście przez tunel odpływowy do rezydencji Lrubio i potem już zawsze tą misję z palnikiem acetylenowym będziecie mogli wykonać. Pokażę wam teraz, jak to zrobić. Go on! Po pierwsze jedziemy do północnego doku, żeby tam znaleźć łódkę. Dzięki temu odblokuje wam się misja z palnikiem acetylenowym. Jeżeli będziecie przed wykonaniem tej misji, albo jej w ogóle nie wykonacie, to w tym miejscu w wyposażeniu pojawi się u was kłódeczka. For Mr. Rubio's island, yes? Or perhaps you practice art of disguise? You will hard in these places and no one asks questions. The torch will not just be lying around. You will need to search the boxes and so on. Ah, from the sound of it, the guards have found you, yes? Don't worry, I'm sure you'll have more luck when evading Mr. Rubio's private army. You're mine!
final operation. Co jest istotne, palnik tnie dużo szybciej wszystkie łańcuchy niż nożyce, które możecie znaleźć na wyspie, więc nie ma sensu w ogóle szukać nożycy, wszystko przecina się palnikiem acetylenowym. I druga rzecz, dzięki palnikowi nie zaalarmujecie strażników, tak jak to jest w przypadku ładunków wybuchowych.